A zatem do bazy mieszkaniowej gminy Wieluń, która dysponuje obecnie 900 lokalami mieszkalnymi, dołączą wkrótce nowe, te budowane właśnie przy ulicy Granicznej. Oddanie do użytku pierwszych mieszkań początkowo zaplanowano na maj, termin ten jednak jest już nieaktualny. Prawdopodobnie pierwsi lokatorzy wprowadzą się tutaj w lipcu, bo pod koniec czerwca inwestycja będzie musiała być jeszcze zatwierdzona i odebrana przez różne instytucje, m.in. nadzór budowlany. Sprawa nowych mieszkań socjalnych wypłynęła także na ostatniej sesji Rady Miejskiej w kontekście ich wyposażenia. Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Marian Kaczmarek zwrócił uwagę, że lokale socjalne mają różny standard. W tych nowo budowanych warunki mieszkaniowe będą jednak dużo lepsze. Zatem wysokość czynszu płaconego za lokal powinna być adekwatna właśnie do jego wyposażenia. To wyposażenie lokali socjalnych przerasta wyposażenie lokali komunalnych. Proszę sobie to wyobrazić, jak wytłumaczyć mieszkańcom Narutowicza 9, Paderewskiego całą lewą stronę, wspólne korytarze i tak dalej. Czynsz za lokal socjalny według zarządzenia pana burmistrza z 2012 roku to jest 1,31 zł za metr. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ my na terenie naszej gminy mamy bardzo zróżnicowane lokale socjalne. Lokal socjalny na ulicy Młodzieżowej, lokal socjalny na POW, Częstochowska 34, 23, a teraz te budowane, jeszcze Świętej Barbary 51. I tak jest zróżnicowanie tego wyposażenia, o tak, bo tu głównie chodzi o to wyposażenie, w moim odczuciu jest takie trochę mało konsekwentne co do stawki czynszu. Doceniając pracę komisji i współpracę pana przewodniczącego i znajomość meritum sprawy, którą między innymi Komisja Mieszkaniowa się zajmuje, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby te jakby pomysły, które przed chwilą sformułował przewodniczący, obrobić prawnie. Zarządzenie pana burmistrza, który ustalił wysokość stawki czynszu najmu za metr powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,80, a zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów stawka czynszu lokalu socjalnego to jest 50% najniższej stawki lokalu mieszkalnego. Tylko co wpływa na tą najniższą stawkę? W stawce tutaj 3,80 podaje się, że ustala się procentową wysokość czynników obniżających stawkę czynszu określonego w paragrafie 1 dla lokalu bez ciepłej wody, lokalu bez centralnego, lokalu bez łazienki. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo na Młodzieżowej jest wspólny korytarz, wspólna ubikacja. Na Częstochowskiej wspólny korytarz, wspólna ubikacja. Ale już zasób POW 46, Świętej Bary 51, czy teraz nowo budowany, z panelami, z płytkami na ścianach. Drodzy Państwo, no, ma się nijak do tego, jak traktować te wszystkie sprawy związane z czynszem. To, co przed chwilą przeczytałem, co tam upoważnia do zmniejszenia tej stawki, powinno się zróżnicować nawet stawkę, w moim odczuciu, ja nie wiem, czy tak jest, stawkę do lokalu socjalnego, ponieważ na POW 46 każdy ma łazienkę, każdy ma samodzielny przedpokój, nie ma nic wspólnego, nie ma centralnego i ciepłej wody, bo lokale są wyposażone w kuchnię z wężownicami, że paląc w piecu ten lokator ma tą ciepłą wodę, ale tego się nie przewiduje, że on ją ma, bo to ma być ciepła woda zewnętrzna z ciepłowni i centralne ogrzewanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, panie przewodniczący, że ci, którzy dobrze płacą, dbają o lokal powierzony, nikt nie będzie robił z tak pięknie przygotowanego budynku, w którym dodam, to były inne czasy, teraz są inne, więc pewne standardy projektowe też są zgoła inne. Dwa, dopłaty, które uzyskaliśmy, jak pan przewodniczący kojarzy, 40% z Banku Gospodarstwa Krajowego, to jest program, który uruchomiony został. Wpięliśmy się, więc robimy to tak, żeby naprawdę za kilka lat, zwiedzając te budynki na POW, czy gdzieś, no pan dobrze wie, że tu pęka, tam jest posadowiony nie tak i tak dalej. Więc ja nie stoję na stanowisku takim, że nie zrobimy pewnej modernizacji tych pomysłów, o których tutaj pan wspomina. Natomiast również wspólnie z komisją chciałbym, żeby znalazły tam miejsce osoby, rodziny, które będą odpowiedzialnie dbały o to, co zostało tam powierzone. W
samych tylko lokalach komunalnych jest w tej chwili 26 wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego, a 24 sprawy toczą się w sądzie. Planowana jest zatem budowa następnych mieszkań socjalnych. Kiedy? W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja oraz pozwolenia na rozpoczęcie ich budowy. Docelowo przygranicznej ma ich być w sumie 50.